To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Mieszkańcy Mołdawii opowiedzieli się za zmianą konstytucji i działaniami na rzecz wstąpienia kraju do Unii Europejskiej marginalną większością głosów. 50,4% głosujących poparło prounijny kurs. Wynik był zaskoczeniem dla obozu prezydent Mai Sandu, który spodziewał się większego poparcia dla orientacji prozachodniej. Mołdawia od czerwca prowadzi oficjalne rozmowy w sprawie akcesji do Unii. Razem z referendum odbyły się wybory prezydenckie. Maja Sandu, ubiegając się o reelekcję, także osiągnęła niższy od oczekiwanego wynik 42% głosów, podczas gdy jej kontrkandydat Aleksandr Stoyanoglo zdobył ich 26%. Oznacza to, że odbędzie się druga tura. Maja Sandu nie może być pewna zwycięstwa w drugiej turze. Wręcz przeciwnie, obecnie wydaje się, że jest w sytuacji bardzo trudnej. Zwolennicy Wiktorii Fortuny oraz Iriny Vlach na pewno nie zagłosują na Maję Sandu, więc gra pomiędzy nią a Aleksandrą Stoyanoglą będzie toczyć się o zdobycie poparcia tych osób, które zagłosowały w pierwszej rundzie na Renato Usatego. Więc należy się spodziewać, że kampania będzie bardzo gorąca i rozstrzygnie to się wszystko w drugiej turze i możliwe, że tutaj to rozstrzygnięcie będzie takie o włos. Tłumaczy dr Piotr Oleksy z Instytutu Europy Środkowej. Sandu jako prezydent potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę i podjęła wysiłki na rzecz dywersyfikacji źródeł energii. Stoyanoglo jest zwolennikiem polityki wielowektorowej, obejmującej współpracę z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Wynik referendum konstytucyjnego dla regionu jest bardzo zły, ponieważ pokazuje, że w Mołdawii, która wydawała się takim państwem przodującym w kwestii integracji europejskiej, ten wynik pokazuje, że mandat społeczny dla tego kursu nie jest wcale tak duży, nie jest to jakaś przytłaczająca większość, to jest minimalna większość. Jest to efekt błędu politycznego, który popełniła Maja Sandu oraz Partia Aktywności i Solidarności. Błędu, który polegał na tym, że połączono wybory prezydenckie z referendum, licząc na to, że referendum europejskie, referendum konstytucyjne wywinduje wynik wyborczy Maji Sandu. Stało się natomiast dokładnie odwrotnie. To znaczy rozczarowanie społeczne i zniechęcenie społeczne wobec PAS i Maji Sandu obniżyło wynik referendalny, co będzie miało negatywne konsekwencje dla dynamiki rozszerzenia Unii Europejskiej. Maja Sandu przekonuje, że grupy przestępcze we współpracy z siłami zagranicznymi kupiły 300 tysięcy głosów. Wykorzystano też narzędzia dezinformacji w celu pogrążenia kraju w chaosie. Mołdawia liczy 2,5 miliona mieszkańców. Władze Mołdawii od pewnego czasu twierdzą, że w proces wyborczy ingeruje Ilan Shor. To oligarcha skazany na więzienie za udział w kradzieży miliarda dolarów, mieszkający obecnie w Rosji. Mołdawska policja twierdzi również, że Shor miał brać udział w procesie szkolenia na terenie Rosji obywateli Mołdawii, którzy następnie mieli wzniecać zamieszki w czasie wyborów, włącznie z próbą zajęcia rządowych budynków. Informacje o rosyjskiej ingerencji w proces wyborczy Maji Sandu, zrealizowanej rękami Ilana Shora i jego grupy politycznej, wyglądają bardzo prawdopodobnie. Trudno mówić obecnie o skali tej ingerencji, o tym, jak wiele osób otrzymało ofertę takiej korupcji politycznej i jak wiele osób się na to godziło. Początkowo policja mówiła o 160 tysiącach, Maja Sandu teraz mówi aż o 300 tysiącach osób. Taka ingerencja zapewne miała miejsce, wiele na to wskazuje i przesądziła o ostatecznym kształcie wyników wyborczych, jednak nie była ona jedynym, ani nawet głównym powodem takiego, a nie innego wyniku wyborczego i wyniku referendalnego. One były powodowane wieloma różnymi czynnikami, których najważniejszym jest społeczne rozczarowanie rządami Partii Działania i Solidarności oraz rządami pani prezydent Maji Sandu. Dodaje Piotr Oleksy. Południowo-koreańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora Georgija Zinowiewa. Seul twierdzi, że w Rosji szkolą się północno-koreańscy żołnierze, którzy następnie mają zostać wysłani na front ukraiński. Mają oni otrzymać rosyjskie mundury i fałszywe dokumenty tożsamości. Seul domaga się natychmiastowego odesłania tych sił do Korei Północnej. Korea Południowa, powołując się na dane wywiadowcze, twierdzi, że w Rosji przebywa aktualnie 1500 żołnierzy północno-koreańskich wojsk specjalnych. Zinowiew poinformował w mediach społecznościowych, że współpraca Moskwa-Pjongjang spełnia standardy prawa międzynarodowego i nie jest skierowana przeciwko Korei Południowej. Stany Zjednoczone przekazały w piątek, że nie mogą potwierdzić doniesień o udziale północno-koreańskich sił w wojnie na Ukrainie. Gdyby jednak okazały się one prawdziwe, byłby to niebezpieczny rozwój wypadków. O tym, że Korea Północna planuje wysłać siły na Ukrainę, mówił wcześniej także prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem docelowo ma być to kontyngent liczący 10 tysięcy żołnierzy.
Rynki nie mają zaufania do światowej gospodarki. Na to wskazuje indeks Tiger tworzony przez Financial Times i Brookings Institution. Niepokój budzą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz wojna na Ukrainie. Według najnowszych danych zaufanie do amerykańskiej gospodarki wynosi -1,72, a do chińskiej -4,31. W 2018 roku wartość indeksu dla USA wynosiła prawie 1, a dla Chin 1,7. Rynki nie mają też przekonania o dobrej przyszłości gospodarczej Niemiec i Japonii. Zaufanie do gospodarek utrzymuje się na ujemnym poziomie mimo prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zgodnie z którym globalny PKB ma wzrosnąć o 3,2% w tym roku oraz 3,3% w przyszłym. Dyrektor zarządzająca funduszu Krystalina Georgiewa niedawno ostrzegała, że wiele państw będzie musiało zmierzyć się z połączeniem powolnego wzrostu gospodarczego oraz dużego zadłużenia. Perplexity prowadzi rozmowy z inwestorami na rzecz zebrania od 500 milionów do miliarda dolarów, twierdzi The Wall Street Journal. To startup tworzący opartą na sztucznej inteligencji wyszukiwarkę internetową, która ma konkurować z Google. Jeżeli plany się powiodą, Perplexity osiągnie wartość 8 miliardów dolarów. Zainteresowanie inwestorów sztuczną inteligencją nie gaśnie. Na początku roku OpenAI, firma odpowiadająca za ChatGPT, była wyceniana na 86 miliardów dolarów, a we wrześniu już na 150 miliardów. Wśród jej inwestorów są takie firmy jak Nvidia czy Microsoft. Według Financial Times współzałożyciel OpenAI Ilya Sutskever oraz nazywana matką chrzestną sztucznej inteligencji Fei-Fei Li zebrali niedawno po miliardzie dolarów na działające od kilku miesięcy startupy. Perplexity obecnie zarabia na płatnych subskrypcjach. Firma twierdzi, że prognoza całorocznych przychodów wzrosła z 5 milionów dolarów w styczniu do 35 milionów w sierpniu. Obecnie firmę wspierają m.in. Nvidia oraz Jeff Bezos. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.